W dzisiejszym odcinku podcastu wojenne historie. Szwajcarzy byli neutralni, ale oni przez całą II wojnę światową żyli pod presją zagrożenia. Zmobilizowali wojsko już we wrześniu 1939 roku i bali się, że zostaną zaatakowani. I jak Luftwaffe zaczęła ofensywę na zachodzie 10 maja 1940 roku, to zaczęło dochodzić do licznych potyczek, głównie z bombowcami Heinkel 111, które wlatywały na teren Szwajcarii. i Szwajcarzy nie patyczkowali się. Od razu strzelali, żeby zabić. Głównodowodzący amerykańskich sił powietrznych, generał Arnold, mówił: nie fikajcie. To znaczy, przestańcie tymi swoimi Messerschmittami podlatywać do naszych liberatorów i zmuszać je do lądowania, bo będziemy do was strzelać. Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Wojennych Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy coffee łamane na podcast wojennych Historia. Norbert, w niedawnym odcinku o niewypowiedzianej wojnie szwedzko-radzieckiej rzuciłeś takie stwierdzenie, że państwa, które były neutralne formalnie w II wojnie światowej, nie zawsze mogły sobie na taką pełnię neutralności pozwolić. Tutaj właśnie przykładem była Szwecja, ale chciałem cię z tobą porozmawiać o Szwajcarii. Kraj, który na pierwszy rzut oka wydaje się nie podpisywać się pod tą regułą, bo Szwajcaria w czasie II wojny światowej często jest przykładem takiego spokojnego miejsca w Europie. A wcale tak nie było, bo Szwajcarii również nie udało się przecież uniknąć losu podobnego do Szwecji, bo ta wojna, tutaj bardziej w wymiarze powietrznym niż morskim, również dotknęła Szwajcarii. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak to wyglądało, jak wyglądały te walki nad Szwajcarią w czasie II wojny światowej. Tak, masz rację, Kamilu. Ja może odniosę się może na początek do tego, co powiedziałeś, że rzeczywiście, jeśli chodzi o Szwecję, to aspekt morski miał charakter dominujący. No, w przypadku Szwajcarii, z oczywistych, naturalnych powodów, mówimy o państwie, które nie ma dostępu do morza, ale posiada banderę, w sensie flotę handlową. Siłą rzeczy jednak w wymiarze morskim wojna Szwajcarii tak mocno jak Szwecji dotknąć nie mogła. To co jest wspólne dla Szwajcarów i Szwedów z II wojny światowej, to doświadczenie wojny powietrznej. Szwecja, tak jak wspomniałeś o naszym odcinku o niewypowiedzianej wojnie ze Związkiem Radzieckim, ostatecznie zaangażowała się w ten czy w inny sposób we wszystkich trzech wymiarach, to znaczy morskim, lądowym i powietrznym, w wojnę, czy raczej w szereg konfliktów, będąc państwem neutralnym i formalnie nie walcząc z nikim. Szwajcaria natomiast z II wojny światowej, jeżeli mówimy o tym wymiarze czysto wojskowym, bo nie mówimy o uchodźcach, o kwestiach finansowych, gospodarczych, tylko o tej sferze czysto militarnej, to Szwajcaria przede wszystkim doświadczyła II wojny światowej w wymiarze wojny powietrznej. Miała dużo szczęścia w tym wszystkim, dlatego że oficjalnie w wyniku bombardowań obcych samolotów. W Szwajcarii zginęły łącznie 84 osoby. Co przy skali ofiar bombardowań celowych Warszawa 44, Tokio 45, Coventry 40, Hamburg 43, to powiedzieć, że Szwajcarzy w wyniku bombardowań stracili 84 obywateli, mężczyzn, kobiet i dzieci, to z jednej strony mówimy tu o konkretnej tragedii określonych ludzi, ale w wymiarze statystycznym nie były to straty duże. Natomiast musimy sobie uświadomić, że Szwajcaria poniosła olbrzymi wysiłek obronny, to znaczy, ona przygotowywała się do tego, że jednak może stać się ofiarą agresji. W miarę swoich możliwości zbroiła się, wystawiła nie znowu taką małą armię, bo w szczytowym okresie Szwajcarzy mieli pod bronią 800 tysięcy ludzi, mieli umocnienia i jakby ta powszechność obrony w Szwajcarii funkcjonuje do dziś. Natomiast druga wojna światowa, jest dla szwajcarów o tyle specyficzna, że oni krzyżowali broń z oboma stronami konfliktu. Znaczy nie doświadczyli na swoim terytorium lotnictwa radzieckiego, tak jak szwedzi, ale musieli walczyć i z Niemcami i z aliantami zachodnimi. To nie były może intensywne walki, ale miały swoją specyfikę. Co to znaczy, że Szwajcaria nie była stroną konfliktu, a jednocześnie toczyła walkę? Tu zawsze taki podaję przykład nalotu z 12 na 13 lipca 1943 roku, kiedy to duża grupa bombowców ciężkich brytyjskich Royal Air Force startująca z Wysp Brytyjskich miała za zadanie zbombardować Turyn. Duże, ważne, przemysłowe miasto w północnych Włoszech, które znajduje się relatywnie blisko granicy szwajcarskiej, podobnie jak Mediola. A więc w roku 1943 w ramach ofensywy powietrznej przeciwko Włochom, między innymi w nocy z 12 na 13 lipca 1943 roku ponad 200 ciężkich bombowców brytyjskich wystartowało celem bombardowania Turynu. Cel zamierzano osiągnąć lecąc nad Francją, ale ze względu na trudne warunki atmosferyczne, w tym wiatry, część brytyjskich bombowców zmyliła trasę, zeszła z kursu i... Niektóre Lancastery nadleciały na teren Szwajcarii, co spowodowało ogłoszenie alarmu przeciwlotniczego i otwarcie ognia przez armaty przeciwlotnicze szwajcarskiej obrony powietrznej do nisko lecących nad Szwajcarią brytyjskich bombowców. W wyniku tego ognia dwa lancastery zostały zestrzelone, właściwie rozbiły się w tym sensie, zostały najpierw uszkodzone, a potem ich załogi nie były w stanie wznieść się na odpowiednią wysokość. Jeden samolot uderzył w górę, drugi uderzył w słup wysokiego napięcia, katastrofa, śmierć, załóg, ale samoloty zostały uszkodzone z powodu ognia przeciwlotniczego, artylerii przeciwlotniczej szwajcarskiej. Niektóre z nich, próbując się ratować, zrzucały bomby po prostu na Szwajcarię, żeby zmniejszyć masę, żeby. Spróbować jakoś wznieść się na wyższy pułap, no ale dwa lancastery zostały zestrzelone przez szwajcarską obronę przeciwlotniczą, rozbiły się w wyniku tych uszkodzeń. Po czym Szwajcarzy odnaleźli te ciała, ściągnęli ambasadora, zrobili oficjalny pochówek, wcześniej do nich strzelając, potem ich uroczyście pochowano. To jest taka szwajcarska specyfika II wojny światowej, że Szwajcarzy właściwie z jednej strony krzyżowali broń z każdym, kto próbował wniknąć na ich terytorium, a jednocześnie szukali, sposobu niezadrażniania relacji i stosunków wzajemnych. W związku z tym, że nawet jak kogoś zestrzelili, to mogli na przykład zorganizować potem uroczysty pochówek i stworzyć taki specjalny cmentarz dla brytyjskich pilotów, którzy zginęli nad Szwajcarią od ognia przeciwlotniczego tychże Szwajcarów na przykład. Więc Szwajcaria w II wojnie światowej, ta kampania powietrzna jest bardzo specyficzna. W takim razie, jak silne było lotnictwo szwajcarskie i obrona przeciwlotnicza szwajcarska w momencie wybuchu wojny? Szwajcarzy mieli łącznie kilkaset samolotów, Lotów, łącznie z maszynami łącznikowymi, transportowymi, ale dysponowali relatywnie nowoczesnym lotnictwem myśliwskim. Dlatego, że oni z jednej strony z Francuzami podpisali umowę licencyjną na produkcję u siebie zmodyfikowanych myśliwców francuskich Morane MS-406. Oni je rozwijali przez całą wojnę, to były maszyny, tam oznaczenie miały Morane 3008, 3800 i kolejne, ale jakby to te myśliwce Morana wchodziły troszkę później na uzbrojenie. Natomiast w momencie wybuchu wojny podstawą lotnictwa myśliwskiego szwajcarskiego były myśliwce niemieckie Schmidt Bf 109. Szwajcarzy od już końca 1938 roku kupowali te ówcześnie najnowocześniejsze niemieckie myśliwce i najpierw kupili 10 sztuk odmiany D1, jeszcze z takim słabszym silnikiem, a potem kupowali odmianę E, zwaną Emilem i w sumie nabyli 89 takich myśliwców. Kupowali je w 1939, w 1940 roku. To były maszyny, można powiedzieć, nówki sztuki. Wówczas jeden z najnowocześniejszych Myśliwców na świecie. I oczywiście 89 czy 100, powiedzmy około 100 Messerschmittów szwajcarskich, to nie mogło się równać potencjałowi 1000 Messerschmittów Luftwaffe. No ale skoro byli neutralni, to te 100 myśliwców ważyło. Lotnictwo szwajcarskie było pod względem jakości sprzętu w 1940 roku lepiej przygotowane do działań niż na przykład nasze lotnictwo myśliwskie w roku 1939, dlatego, że jak powiedziałem, Szwajcarzy kupili najnowszy niemiecki myśliwiec i kupili licencjów Francuzów na ich, no może nie najnowszy, ale najbardziej rozpowszechniony myśliwiec i postanowili go zmodyfikować. Musimy sobie zdawać sprawę, że Szwajcaria to kraj uprzemysłowiony, to kraj z dużym potencjałem przemysłowym i technicznym. Kraj, który w okresie międzywojennym i w czasie wojny był dużym producentem broni i na przykład produkował broń czy amunicję dla Niemców. W związku z czym Niemcy czasami płacili a z tym uzbrojeniem. Niemcy zawsze starali się iść na wymianę barterową, więc Szwajcarom na przykład chcieli płacić węglem albo uzbrojeniem. No I na przykład, właśnie tuż przed wojną, Niemcy sprzedali Szwajcarom najnowsze Messerschmitty BF-109E, tam w odmianie E1 i E3 wówczas. No i paradoks przyszedł taki, że kiedy 10 maja 1940 roku Luftwaffe runęło na Francję, na Belgię, na Holandię, kiedy zaczęła się ofensywa na zachodzie, to część niemieckich samolotów wlatywała na teren Szwajcarii i ko swojemu. Zdziwieniu spotkała tam myśliwce BF-109E szwajcarskie, które nie patyczkując się, po prostu strzelały do tych Niemców. I najpierw Niemcy byli skonsternowani, bo no nie było tak, żeby Heinkle czy Dorniery mogły sobie przeciąć Szwajcarię lecąc do Francji. Natychmiast trafiały na eskadry Messerschmittów szwajcarskich. Bardzo charakterystycznie malowane samoloty, biało-czerwone, z wielkimi krzyżami szwajcarskimi na skrzydłach. Niemcy byli zaskoczeni. Dopiero co sprzedaliśmy im te samoloty, a oni teraz do nas z nich strzelali. I w maju 40 roku doszło do kilku potyczek pomiędzy lotnictwem szwajcarskim a niemieckim to też taka uwaga geograficzna. Szwajcaria jest relatywnie małym państwem, wciśniętym pomiędzy wielkie kraje. Niemcy, Francję, Włochy. U swojej południowej granicy na terenie północnych Włoch znajdują się wielkie centra przemysłowe, wspomniany przeze mnie Mediolan czy Turyn. W Niemczech relatywnie blisko granicy również znajduje się dużo dużych miast. Francja również ma jakby wiele ośrodków miejskich relatywnie blisko granicy ze Szwajcarią. W warunkach II Wojny Światowej, zwłaszcza w pierwszych latach II Wojny Światowej, kiedy nawigacja lotnicza była dosyć prymitywna, a samoloty no jednak podlegały dużemu wpływowi warunków atmosferycznych. Wiatr je mógł znieść, załogi mogły pomylić trasę ze względu na, na przykład na przeciwstawny wiatr, mogli źle obliczyć miejsce zrzutu bomb. W związku z tym, jak ktoś celował w Monachium, w Turyn, w Mediolan, w Lyon, nawet w Nancy czy Dijon, to równie dobrze mógł Rzucić bomby na Curych, na Genewę, na Bazyleę. No, Bazylea miała już w ogóle największego pecha, bo to jest takie szwajcarskie miasto, wciśnięte jakby między granicę szwajcarską, francuską i niemiecką. Więc jak ktoś chce zbombardować jakiś cel na terenie Francji czy Niemiec, na przykład Freiburg, czy nawet Strasburg, czy coś takiego, to w ówczesnych warunkach nawigacyjnych może się pomylić i równie dobrze może zbombardować Bazyleę. Czyli ukształtowanie granic w warunkach wojny powietrznej nie sprzyjało Szwajcarom, narażało ich na straty i przypadkowe bombardowania. Można by nawet powiedzieć, że w warunkach wojny powietrznej i tak mieli niewyobrażalne szczęście, że tak mało bomb padło na ich terytorium albo że były to niewybuchy. Czasami, na przykład, nawet załogi Moskito pomyliły się i zamiast bombardować coś w Bawarii, bombardowały Szwajcarię, ale na przykład ich naloty oznaczały się tym, że przylatywały pojedyncze samoloty w nocy, rzucały bomby, znikały i te bomby na ogół nikogo nie zabijały, tylko że potem armia szwajcarska musiała je znajdować, ich nie wybuchy albo nie wypały. Było dużo nerwowości, ale Szwajcarzy mieli rozbudowaną obronę, rozbudowany system jakby terytorialny i no, starali się zgłaszać każdy przelot niezidentyfikowanego samolotu, no, a jak już spadały bomby, to było śledztwo, było dochodzenie. Jak się dało? To podrywano własne myśliwce, albo otwierano ogień z artylerii przeciwlotniczej, ale to miało swoje określone etapy. Ze względu na różne uwarunkowania polityczne i wojskowe, to się zmieniało. No właśnie, o to chciałem spytać. Jak bardzo Szwajcarzy strzegli swojego nieba? Czy reagowali na każdą próbę naruszenia swojej przestrzeni powietrznej? To miało trzy etapy w czasie wojny. Najpierw Szwajcarzy podeszli bardzo odważnie do ochrony swojego nieba. Mieli te swoje nówki sztuki Messerschmitty, nieśmigane, i postanowili pokazać, że oni są neutralni, żeby nikt nie próbował myśleć o naruszaniu ich przestrzeni powietrznej. I jak Luftwaffe zaczęła ofensywę na zachodzie. 10 maja 1940 roku, to zaczęło dochodzić do licznych potyczek, głównie z bombowcami Heinkel 111, które wlatywały na teren Szwajcarii. Szwajcarzy, tak jak powiedziałem, nie patyczkowali się. Od razu strzelali, żeby zabić. I w maju 1940 roku kilka Heinkli zostało zestrzelonych. Część płonąc, będąc uszkodzonymi, zdołała jeszcze dolecieć, rozbić się gdzieś na terenie Rzeszy. Kilka spadło na terenie Szwajcarii. I Niemcy byli bardzo zdenerwowani tym. W sumie stracili bowiem w maju i w czerwcu 1940 roku, w wyniku działań lotnictwa szwajcarskiego, 11 samolotów. Ktoś powie mało, ale pamiętajmy, że mówimy o. Wojnie państwa, które w wojnie nie bierze udziału, o walkach z lotnictwem państwa neutralnego. I to jest bardzo ciekawe, bo obie strony używały tego samego sprzętu. Znaczy Szwajcarzy myśliwców niemieckich, no a Niemcy niemieckich bombowców. To mam na myśli, że myśliwce były po prostu produkcji niemieckiej. I Niemcy, będąc bardzo agresywni, zwyciężając, bardzo ich to zirytowało, że ich bombowce w Rychu, Bazylei, czasami pojedyncze, które gdzieś wyszły z szyku, że się zgubiły, są tak brutalnie atakowane przez Szwajcarów. Bo Szwajcarzy nie dawali pardonu. I na początku czerwca 1940 roku Luftwaffe dostało rozkaz, aby samoloty eskorty podejmowały walkę z myśliwcami szwajcarskimi. Nawet na pograniczu, nawet do tego stopnia, żeby wciągać Szwajcarów w walkę, żeby, jak to mówiono, w Luftwaffe dać im nauczkę i 4 czerwca 40 roku, a potem 8 czerwca 40 roku doszło do dwóch dosyć dużych bitew powietrznych pomiędzy myśliwcami i samolotami rozpoznawczymi i dozorowymi szwajcarskimi, a przede wszystkim niszczycielami Bf 110 niemieckimi. Dla obu stron zakończyło się to stratami. Szwajcarscy piloci zestrzelili kilka Bf 110, a piloci Bf 110 zestrzelili kilka samolotów Szwajcarskich, przy czym Szwajcarzy zawsze się chwalą, że stosunek walk powietrznych w maju i czerwcu 1940 roku to wynosi 11 do 3. To znaczy Niemcy stracili 11 samolotów, a Szwajcarzy tylko 3. Przy czym też jednak podkreśla się, że w czasie II wojny światowej szwajcarskie lotnictwo w wyniku walk, bezpośrednio w czasie walki, straciło czterech pilotów. 4 zabitych pilotów, nie mówię o ciężko rannych, poparzonych, takich, którzy lądowali uszkodzonymi myśliwcami, bo tych było więcej. Ale stracili zabitych czterech pilotów. Trzech z nich zginęło właśnie w walce z Luftwaffe 4 i 8 czerwca, w tych walkach powietrznych z niszczycielami. Bo Niemcy tak nazywali niszczycielami swoje dwumotorowe myśliwce. Tego 4 czerwca 1940 roku zginął porucznik Rudolf Rickenbacher. Co ciekawe, on zginął na Bf 109 D1, czyli na tym starszym, gorszym ze względu na słabszą moc jednostki napędowej wersji Messerschmitta. Ale rzecz charakterystyczna, doszło do walki grupy szwajcarskich Messerschmittów 109 z niemieckimi Messerschmittami 110. Szwajcarzy zestrzelili dwa Bf 110, Niemcy zestrzelili dwa Bf 109, z czego Rudolf Rickenbacher wyskoczył ze swojego płonącego myśliwca, ale nie otworzył żył mu się prawidłowo spadochron, zginął w wyniku uderzenia o ziemię. Drugi Messerschmitt szwajcarski był uszkodzony, lądował przymusowo, ale pilot przeżył. Cztery dni później kolejna walka powietrzna i wtedy Bf 110 niemieckie zestrzeliły samolot C-35 szwajcarskiej produkcji i wtedy zginęło dwóch załogantów tego samolotu, porucznik Meuli i podporucznik Girtler. I tych trzech pilotów szwajcarskich, jeden na myśliwcu, drugi na samolocie wielozadaniowym, to były te szwajcarskie ofiary tej niewypowiedzianej wojny powietrznej pomiędzy Niemcami a Szwajcarią. Ale wiemy, że wkrótce Niemcy wygrali we Francji i Szwajcarzy się tego przestraszyli. I ta odwaga, z którą stawali do walki z Niemcami w maju, w czerwcu, oczywiście mówimy o epizodach, o incydentach, ale to się ocierało o rząd Szwajcarii, to się ocierało o Hitlera z drugiej strony, bo Hitler był wściekły, że Szwajcarzy żądają respektowania ich niepodległości, ich neutralności i ich granic. I jak to Hitler podkreślał, się wściekał i używają do tego przeciwko nam, naszych własnych myśliwców, co go wyjątkowo denerwowało. W każdym bądź razie doszło do tego, że Niemcy w połowie lipca wysłali do Szwajcarii 10 Sabotażystów, celem zniszczenia samolotów na ziemi. Ale niemieckie służby specjalne w II wojnie światowej do najbardziej udanych nie należały, a tak jak powiedziałem, Szwajcarzy mieli bardzo rozbudowaną obronę terytorialną i żaden sabotażysta do lotniska się nie przedarł. Ale Szwajcarzy uznali, że nie należy przeginać, i pod koniec czerwca 1940 roku zupełnie zmienili taktykę. Nakazano lotnictwu nie podejmować zadrażnień z Niemcami, nawet jeżeli oni będą wlatywali na terytorium. Trudno się dziwić. Właśnie padła Francja, Włochy weszły do wojny po stronie Niemiec, Austrii już nie ma, bo jest włączona do Rzeszy, i z trzech stron właściwie Francja wisi, która powstaje, też jest w jakimś zakresie pod niemieckim butem to Szwajcaria ze wszystkich stron została okrążona przez Niemców. Jak została okrążona, to uznano w Szwajcarii, że nie należy drażnić Wilka i nie należy dalej podejmować walk z Luftwaffe. No I można by powiedzieć, że ta pierwsza historia, ta pierwsza epopeja walk z Luftwaffe się zakończyła stosunkiem 11 do 3, trzema zabitymi pilotami szwajcarskimi. utratą utrwało dwóch samolotów, kilku ciężko uszkodzonych. Teraz na arenę weszli Brytyjczycy. Można by powiedzieć, co Brytyjczycy będą robili nad Szwajcarią. Ale tak jak powiedziałem o tych miastach. Jeżeli chcesz zbombardować Strasburg, Freiburg, Monachium, Turyn, Mediolan, to istnieje duże ryzyko, że rzucisz bomby gdzieś w Szwajcarii. Zwłaszcza jeżeli pomylisz się nawigując, zniesie cię wiatr. Ale ciś nocą. Szwajcarzy odnotowali skrupulatnie między 1940 a 1945 rokiem każde naruszenie przestrzeni powietrznej przez brytyjski samolot. One miały bardzo różne formy. Czasami było tak, że te samoloty po prostu przelatywały nad Szwajcarią, chcąc zbombardować jakiś inny cel i nie zrzucały bomb. Czasami było tak, że też nie chciały rzucić bomb, tak jak w tym przypadku, jak powiedziałem o tym lipcu 1943 roku, ale Szwajcarzy zaczęli strzelać do nich, uszkodzili te samoloty, one zaczęły tracić wysokość, załogi, żeby się ratować, zaczęły rzucać bomby, gdzie popadnie. Część maszyn uciekła, część nie. W związku z tym zdarzały się i takie incydenty, a czasami zdarzało się tak, że po prostu Brytyjczycy się pomylili, myśleli, że na przykład Monachium i bomby na Szwajcarię. Już w roku 40, kiedy to jesienią 40 roku Luftwaffe zaczęło palić brytyjskie miasta, to Brytyjczycy postanowili palić miasta niemieckie. I od czasu do czasu w ramach tej nocnej wojny powietrznej nad Rzeszą zdarzało się, że dostawało jakieś szwajcarskie miasto, wieś. Czasami się zdarzało, że zbombardowano jakieś pole. Dobór celów był zupełnie przypadkowy, bo to były wszystko praktycznie naloty przypadkowe. Więc kiedy się czyta, bo Szwajcarzy naprawdę poświęcili kwestii nalotów na swój kraj, w drugiej wojny światowej bardzo dużo opracowań niektóre wręcz pokazują dokładnie gdzie, jaka bomba, w którym miejscu na pole spadła, albo jak się czyta na przykład o nalocie bombowym na dworzec Curichu, to można przeczytać, że bomba owszem spadła na dworzec, ale się odbiła od dachu i wylądowała w restauracji albo na przykład w tym wspomnianym nalocie z lipca 43 roku w nocy z 12 na 13 lipca to zeznania świadków, cała procedura zbierania danych, że na przykład jakiejś pani bomba zapalająca spadła pod nogi, nie zabiła jej, ale to była bomba zapalająca i ta kobieta Próbowała tą bombę ugasić, ale bomba zapalająca wodą nie da się ugasić. To przybyli strażacy, zbili tynk i część ściany, żeby zasypać bombę gruzem, żeby odciąć ją od do tlenu, bo nie można było ją ugasić inaczej, jak na przykład piaskiem czy gruzem. I zachowało się bardzo dużo takich relacji. No mówię, no jeżeli ktoś ma straty na poziomie 84 obywateli, to każdą z tych strat może dokładnie opisać i każdej z tej ofiar może oddać hołd. To nie jest Warszawa, gdzie 100 tysięcy ludzi zginęło i kilkudziesięciu tysięcy nie można się do Liczyć. Szwajcarzy takiej traumy dla szczęście dla nich nie przechodzi. Jak już powiedziałem, w roku 40 zaczęły się incydentalnie nad Szwajcarią pojawiać brytyjskie bombowce. W nocy 16 na 17 grudnia 40 roku na przykład zbombardowano Bazyleę i Biningen. Mimo, że celem było Monachium. Gdzie leży Monachium, a gdzie leży Bazylea? Zniosło Wellingtony kilkaset kilometrów, pomylili się, zrzucili bomby na Bazyleę. kilka samolotów, cztery ofiary śmiertelne. 23 grudnia 40 roku zbombardowano wiaduk w Curichu jedna ofiara śmiertelna, ale jednocześnie z jakąś tajemniczą precyzją kilka brytyjskich bombowców idealnie wcelowało w fabrykę Maga w Zurychu i zupełnie ją spaliło i tak się potem Szwajcarzy zastanawiali. Skoro ta fabryka produkowała w 100% dla Niemców, to może to nie był przypadek. Chociaż tak naprawdę potem szwajcarscy historycy analizując to wszystko mówili, że w dokumentach RAF-u wszystkie Absolutnie wszystkie naloty na Szwajcarię są opisane jako przypadkowe incydenty niezamierzone. Więc nawet jeżeli idealnie spalili jakąś fabrykę w Szwajcarii, to celowali w Monachium, a trafili w Zurich. Ale paradoksalnie niemiecki przemysł, czy raczej niemiecki potencjał wojskowy, tracił na tym, bo Szwajcaria była wtedy bardzo silnie powiązana gospodarczo z Niemcami. W związku z czym Niemcy w jakimś zakresie odczuli stratę, że szwajcarska fabryka została spalona. Brytyjczycy, tak jak powiedziałem, parę razy zbombardowali Szwajcarię w 1941-1942, przy czym lata 1941-1942 to były takie najspokojniejsze. Im jednak ofensywa bombowa aliantów na Niemcy się nasilała, tym zagrożenie dla Szwajcarii rosło. Jesienią 1942 roku, co jest tematem godnym osobnego odcinka, zaczęła się niezwykle udana ofensywa strategicznego lotnictwa aliantów przeciwko Włochom. Ta ofensywa była prowadzona m.in. z obszaru Wielkiej Brytanii przez całe Francję, bombardowano północne Włochy, przelatując między innymi nad Szwajcarią. I już od jesieni 1942 roku generowało to pojedyncze przypadki bombardowań również Szwajcarii. Czasami można by powiedzieć, że był to niezwykle szczęśliwy przypadek. Jak na przykład 17 maja 1943 roku, kiedy na przykład Brytyjczycy zbombardowali fabrykę Orlikona, czyli jeden z najważniejszych zakładów produkcji artyleryjskiej Szwajcarii. Nie chcieli ich zbombardować i znowu trafili jakąś fabrykę. Taka ciekawostka. W maju zbombardowali Bazyle również, Zurich, różne wsie. Ten 12-13 lipca, o którym już parę razy wspomniałem, to bomby latały w paru kantonach, bo te Lancastery rozproszone ogniem przeciwlotniczym pogubiły drogę, zrzucały bomby na ośle, po prostu na wzgórza, na wsie, na jakieś stodoły. Szwajcarzy to potem wszystko skrupulatnie odnotowywali, że tutaj taka bomba spadła, tu taka, tu się stodoła spaliła, a tutaj trafili w tor kolejowy, a tu dzieci znalazły niewybuch i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo żeby tak nadać wymiary statystyczne, Temu, to trzeba powiedzieć, że w czasie całej wojny Szwajcarzy zgłosili 6500 naruszeń granicy powietrznej swojego państwa. To nie jest bynajmniej mało. Natomiast mieli o tyle szczęście, że większość tych naruszeń przestrzeni powietrznej nie było bezpośrednio związane z bombardowaniem ich kraju. Kiedy do Brytyjczyków dołączyli Amerykanie, to ryzyko zaczęło jeszcze bardziej wzrastać. Szwajcarzy musieli pod przymusem niemieckim wprowadzić zaciemnienie swojego państwa. Chodziło o to, żeby Szwajcaria nie była takim nocnym lampionem, taką latarnią, według której będą kierowały się brytyjskie i amerykańskie samoloty, zwłaszcza brytyjskie nocą. W roku 1943 wprowadzono w Szwajcarii zaciemnienie pod naciskiem niemieckim, co tylko jeszcze potęgowało ryzyko nocnego porażenia, ale od roku 1943 nad Szwajcarią również w dzień zaczęły się pojawiać samoloty amerykańskie. I Amerykanie, można by powiedzieć, byli o wiele bardziej zuchwali niż Brytyjczycy, i jak się gdzieś pojawiły szwajcarskie myśliwce, to otwierały załogi bombowców do nich ogień, nie chciały schodzić do lądowania. Szwajcarskie myśliwce próbowały wymusić w ramach obrony neutralności, zmusić bombowce amerykańskie do lądowania. To nie zawsze się udawało. Kiedy pod koniec czerwca 1940 roku dowództwo szwajcarskie nakazało nie interweniować myśliwcom, to przez trzy lata właściwie myśliwce szwajcarskie nie podejmowały interwencji. Interwencji, również tych nocnych przeciwko lotnictwu brytyjskiemu. Przeciwnikiem była głównie artyleria przeciwlotnicza. Ale ponieważ ta ofensywa bombowa na Niemcy się nasilała w 1943 roku, a jednocześnie dołączyło dzienne lotnictwo amerykańskie, tych incydentów lawinowo coraz więcej rosło. W 1943 roku liczba incydentów przekraczania granicy przez brytyjskie i amerykańskie bombowce gwałtownie wzrosła. W październiku 1943 roku dowództwo szwajcarskie nakazało powrócić do działań przechwytujących. Przy czym tak naprawdę były to działania przechwytujące, wymierzone w Brytyjczyków i w Amerykanów. Ponieważ większość lotnictwa szwajcarskiego była przygotowana głównie do działań dziennych, no to naturalnym przeciwnikiem stawali się Amerykanie. I między Amerykanami a Szwajcarami nie było wówczas dobrej chemii. Dlatego, że Szwajcarzy próbowali zmuszać wszystkie amerykańskie samoloty, które przekroczyły szwajcarską granicę, do lądowania. Amerykanie, jeżeli ich samoloty nie były ciężko uszkodzone i celowo nie, nie kierowali ich do Szwajcarii, żeby tam wylądować, żeby nie dostać się do niemieckiej niewoli, no to jeżeli nie było tej konieczności, za bardzo nie chcieli się słuchać tych Szwajcarów. I na przykład skrócić sobie postanowili drogę przez Szwajcarię, czy gdzieś odlecieć. Na przykład uszkodzony bombowiec z Wielkiej Brytanii, który bombardował na przykład Monachium, czy jakiś cel w Austrii, ale przede wszystkim w Bawarii, to. Załoga wiedziała, że już nie doleci z powrotem do Wielkiej Brytanii, bo ma uszkodzoną maszynę, ale na przykład może dolecić na Sardynię albo do południowych Włoch. Na ten przykład. Najkrótszą drogą przez Szwajcarię, a tam szwajcarskie myśliwce dochodziło do różnych sytuacji. Tym bardziej, że Amerykanie dokonali kilku takich większych przypadkowych nalotów na Szwajcarię. Największy z nich to był 1 kwietnia 1944 roku, bombardowanie miasta Schaffhausen. 47 liberatorów, czyli całe skrzydło można by powiedzieć, zbombardowało to miasteczko. Zrzucono 378 bomb, 40 zabitych, w tym kobiety i dzieci, 270 rannych. 500 osób straciło dach nad głową, jedna fabryka zupełnie zniszczona, druga uszkodzona, tysiąc osób pracujących w tych fabrykach straciło pracę, więc nalot to nie tylko ofiary śmiertelne, nie, nie tylko tych 40 zabitych, nie tylko tych 270 rannych, ale też straty materialne dla całego miasta. Pół tysiąca osób straciło dach nad głową, kolejny tysiąc straciło pracę. To był najcięższy, najpoważniejszy incydent spośród kilkudziesięciu incydentalnych nalotów amerykańskiego lotnictwa na Szwajcarię. Oczywiście Amerykanie nie chcieli celowo bombardować Szwajcarii, ale czasami zdarzało się, że całe skrzydło mogło pominąć cel i myśleli, że bombardują miasto niemieckie, położone 200 km na północ, a w rzeczywistości bombardowali miasto Szwajcarii. Mimo, że ich systemy nawigacyjne w B-24, B-17 były już nieporównywalnie bardziej zaawansowane niż w Wellingtonach w roku 40. I oni lecieli w dzień. Sami Amerykanie robili śledztwa, jakim cudem można się pomylić o 200 km. No, robimy ofensywę bombową, mamy konkretne cele, konkretne fabryki, konkretne miasta, co wyście zbombardowali. To jest bardzo charakterystyczna rzecz, że jednym z dowódców tych grup liberatorów, które bombardowały Szwajcarię, to był James Stewart, znany amerykański aktor, gwiazda filmu Franka Capry: To Wspaniałe Życie, czy Pan Smith jedzie do Waszyngtonu. No to są, można powiedzieć, filmy, które się zapisały w historii kina. I Stewart, jako oficer lotnictwa w czasie wojny, przeprowadzał nawet takie sądy wojskowe nad swoimi załogami. Dlaczego wyście tą Szwajcarię zbombardowali? No, pomyliliśmy się. Aha, no dobra, no to się pomyliliście. Czyli rozumiem, nie było większych konsekwencji za bombardowanie Szwajcarii po stronie amerykańskiej. Głównodowodzący amerykańskich sił powietrznych, generał Arnold, to nawet mówił: że przepraszamy, ale nie fikajcie. To znaczy, przestańcie tymi swoimi Messerschmittami podlatywać do naszych liberatorów i zmuszać je do lądowania, bo będziemy do was strzelać. Mimo wszystko, no, w czasie całej wojny wylądowało na terytorium Szwajcarii 200 maszyn, w większości amerykańskich i brytyjskich. Jeszcze dodatkowo ponad 50 rozbiło się na terytorium Szwajcarii. Były to w większości ciężkie bombowce alianckie. Szwajcarzy internowali samych tylko pilotów amerykańskich ponad półtora tysiąca. Ci amerykańscy piloci, mimo że ich dyplomaci w Szwajcarii prosili, żeby nie uciekali z obozów, kiedy armia amerykańska dotarła do granicy szwajcarskiej w rejonie Genewy, to starali się uciec do wyzwolonej już Francji. Szwajcarzy ich naprawdę ostro ścigali i tych niepokornych, których złapali, umieszczali w takich dosyć surowych obozach odosobnienia. W 1945 Roku to już się zmieniło, bo już było wiadomo, że Niemcy są w coraz gorszej sytuacji i to traktowanie internowanych amerykańskich się poprawiło, ale faktem jest, że Amerykanie mają pewną urazę do Szwajcarów za to, jak ich piloci byli traktowani na szwajcarskiej ziemi. Powiedziałem o tym, że w II wojnie światowej Szwajcarzy mieli czterech zabitych lotników trzech zabili Niemcy. W 1940 roku, ale czwartego zabili Amerykanie. To była bardzo charakterystyczna rzecz, że to już był wrzesień 1944 roku. Jeden z bombowców amerykańskich był uszkodzony ogniem przeciwlotniczym niemieckim i postanowił dolecieć do Szwajcarii i tam się poddać. Ale do końca misji, do końca lotu, miał osłonę dwóch Mustangów. Kiedy to zgrupowanie amerykańskie przekroczyło granicę szwajcarską, pojawiła się para Messerschmittów, szwajcarskich, która chciała zmusić ten samolot do lądowania, mimo że ten bombowiec już i tak sam schodził do lądowania. Ale samo podejście w rejon bombowca spowodowało reakcję obu Mustangów. I dwa Mustangi rzuciły się na dwa Messerschmitty. I efekt był taki, że jeden szwajcarski pilot, podporucznik Paul Trot, Zginął, a drugi myśliwie został ciężko uszkodzony, musiał lądować przymusowo. To była czwarta ofiara wolk powietrznych nad Szwajcarią. Czwarta szwajcarska ofiara. I to właśnie był Messerschmitt B109, pilotowany przez szwajcarskiego pilota, wersja E3, który padł ofiarą ataku Mustangów. No i oczywiście Szwajcarzy mają skrupulatnie to wszystko rozpisane, kto strzelał, kto zabił, kto zginął i tak dalej. Każdy tego rodzaju epizod. Ale to, to było 5 września 1944 roku i paradoksalnie jesienią 44 i na początku początku 1945 roku tych incydentów nad Szwajcarią było coraz więcej, dlatego że Amerykanie bombardowali intensywnie północne Włochy i południowe Niemcy, no, na przykład miasto Freiburg, które jest relatywnie blisko Bazylei, a które dzisiaj to tak na marginesie ciekawostka miasto Freiburg najcieplejsze miasto w Niemczech tam znajduje się Bundesarchiv niemieckie, archiwum wojskowe, gdzie znajdują się dokumenty Wehrmachtu z II wojny światowej. I rzeczywiście, jak się jedzie do Freiburga jak ja pojechałem na przykład do Freiburga to tam wszędzie są upamiętnienia dywanowego nalotu na Freiburg jesienią 44 roku. I miasto było wtedy regularnie niszczone przez Amerykanów i Brytyjczyków, a czasami niektóre z tych bombowców pomyliły cel, albo cel był bardzo blisko. To jest bardzo charakterystyczne. 7 października 44 roku atakowały brytyjskie samoloty już w dzień, zaporę na renie na granicy szwajcarsko-niemieckiej, już na terenie Rzeszy. Rzucały te talboje, superciężkie bomby i tą zaporę ciężko uszkodziły. Co spowodowało? że gwałtownie woda na Renie, spiętrzona przez zaporę, opadła i to dotknęło na przykład Bazyle, która była tuż obok, bo na przykład cały port nagle wysech. W wyniku bombardowania tam na terenie Rzeszy, Bazylea, która jest tuż obok, właśnie w październiku 1944 roku czasowo straciła port. No, trzeba było ratować statki, kontenery, barki, no, bo po prostu wszystko nagle opadło, woda z portu zniknęła, a w innym miejscu z kolei się gwałtownie spiętrzyła. No więc Szwajcarzy obserwowali jak Brytyjczycy tuż obok bombardują Niemców, ale sami w wyniku tego nalotu również doświadczali strat materialnych. Listopad, grudzień 1944 roku, styczeń 1945, luty 1945 to są kolejne incydenty, kolejne ofiary. Tu zginęły dwie osoby, tam zginęło dziewięć. Powiedziałem, że 1 kwietnia 1944 roku to był ten największy nalot na Schaffenhausen, gdzie 47 Liberatorów zbombardowało miasto. No ale na przykład 4 marca 1945 roku Amerykanie zrobili aż dwa naloty na Szwajcarię. Takie można by powiedzieć niewielkie. Sześć liberatorów zbombardowało rejon Curichu, pięć osób zginęło, piętnaście zostało rannych, między innymi spaliła się szkoła. Tego samego dnia dziewięć innych liberatorów zrzuciło trzynaście ton bomb burzących i pięć ton zapalających na stację kolejową znowu w tej nieszczęsnej Bazylei. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że aż do marca 45 roku Szwajcaria co z trzech stron była otoczona terenami zajętymi przez Niemców i aż do marca kwietnia 45 roku cały ten obszar podlegał intensywnej wojnie powietrznej. W związku z czym aż do końca wojny zdarzały się omyłkowe przypadkowe naloty. Powiedziałem, że Amerykanie nie lubili się ze Szwajcarami z tego powodu, ale faktem jest, że Amerykanie od razu, jak tylko w 44 roku prawie 50 liberatorów obróciło w gruzy miasteczko, to od razu Wypłacili 4 miliony dolarów odszkodowania. A jak się wojna skończyła, to przyjechała specjalna amerykańska komisja i Szwajcarzy skrupulatnie im pokazali: Tu żeście nas zbombardowali, tu nas żeście zbombardowali, a tu jeden bombowiec rzucił bomby, a tu dwa. I Amerykanie po wojnie wypłacili dodatkowe jeszcze 14 milionów dolarów odszkodowania. Amerykanie w sumie stwierdzili, że zbombardowali w Szwajcarii cele za 18 milionów ówczesnych dolarów. I takie odszkodowania Szwajcarom wypłacono. Wojna powietrzna nad Szwajcarią to też kilka intrygujących ciekawostek, dlatego że, jak powiedziałem, Szwajcaria to był już wówczas kraj wysoko rozwiniętych technologii. Szwajcarzy wdrażali stopniowo produkcję własnych samolotów, ale było wiadomo, że państwo takie jak Szwajcaria nie może rywalizować technologicznie z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone czy Niemcy. Ale jeżeli nadarzyła się ku temu okazja, można było podpatrzeć, co mają mocarstwa. Jak już powiedziałem, w 1943 roku ta wojna powietrzna nad Rzeszą gwałtownie się nasiliła. Ona była toczona i w dzień, i w nocy, co powodowało, że na terenie Szwajcarii co jakiś czas lądowały lub spadały kolejne brytyjskie i amerykańskie bombowce. Czasami również zaplątał się tu jakiś samolot niemiecki, omyłkowo lądując w nocy. Uszkodzony albo pilot pomylił, lotnisko. To się zdarzało. W marcu i kwietniu 1944 roku dwukrotnie przyleciały do Szwajcarii niemieckie nocne myśliwce B110. Najpierw 15 marca wylądował w Diebendorf Bf 110 z radarem Liechtenstein BC, tak zwanym Fug 202. Szwajcarzy stwierdzili, że o, mamy samolot z radarem nocnym, to go sobie przetestujmy. A czy możemy go przetestować? No, oczywiście. Bo Szwajcarzy mieli wówczas coś takiego jak Instytut Technologii Wysokich Częstotliwości. Przyjechała specjalna komisja i ten radar zaczęła badać. Samolot był niesprawny, nie nadawał się do latania. Został przemalowany w szwajcarskie barwy. Postawiono go na takiej specjalnej rampie to znaczy, żeby nos był wysoko w górę w kierunku nieba, uruchomiono radar i szwajcarskie samoloty latały nad tym uziemionym Messerschmittem, a technicy badali jak działa radar Liechtenstein BC. Niemcy nie zrobili z tego powodu żadnego zamieszania, bo ten Liechtenstein BC, ten radar Fug 202 to już był taki z 42 roku, może nie najnowszy. Ale niedługo później, znowu w Diebendorf, przez pomyłkę wylądował, to był koniec kwietnia 44 roku, kolejny Bf 110, nocny myśliwie, ale tym razem z radarem FUG-220. Czyli to była ta najnowsza, wprowadzona pod koniec 1943 roku, wersja radaru Liechtenstein. I to już była afera na miarę lądowania samolotu szpiegowskiego, gdzieś amerykańskiego, Związku Radzieckim lub coś odwrotnie. Hitler się wściekł, powiedział, że to jest sabotaż, że ta załoga jest na pewno zdradziła i gestapo aresztowało rodziny tych pilotów, którzy tym najnowszym Messerschmittem 110, nocnym myśliwcem z tym radarem FUG-220 polecieli do Szwajcarii. Oni nie wiedzieli nic o tym, że oni lądują w Szwajcarii. Nocny myśliwiec po walce pomylił lotnisko, wylądował u Szwajcarów. Szwajcaru. I się Niemcy zastanawiali, jak odzyskać ten samolot. Gering miał pomysł: wyślijmy sztukasy, niech zbombardują to lotnisko i zniszczą ten samolot, żeby Szwajcarzy, a przez Szwajcarów na przykład Anglicy i Amerykanie nie dostali radaru. Pomysł, może i ciekawy, ale równałby się wojnie ze Szwajcarią, to był w kwiecień 1944 roku. Sytuacja Rzeszy nie była idealna. Nazwijmy to eufemistycznie, mimo że Szwajcaria ze wszystkich stron była wówczas otoczona przez Niemców. Pad pomysł: wyślijmy sabotaż. Niech zniszczą samolot. To już druga próba wysłania sabotażystów do Szwajcarii, więc Niemcy poszli rozum to głowy i stwierdzili, że to chyba się nie uda. Skoro nie można zniszczyć samolotu, to może oni go nam oddadzą za coś. I rzeczywiście szybko się dogadano. Oddajcie nam nasz najnowszy myśliwiec nocny, dostaniecie 12 Messerschmittów Bf 109 G6. Zróbmy taki interes, oddajcie nam ten samolot, albo nasza komisja go zniszczy. Radar nie może wpaść w ręce Amerykanów. Szwajcarzy się zgodzili, dostali 12 Messerschmittów Bf 109 G6, a Niemcy swojego myśliwca odzyskali, radary zniszczyli. Tylko że była afera, bo i tak niemiecka komisja stwierdziła, że oddali nam samolot z radarem, ale i tak go wcześniej rozmontowali i zbadali. Bo ten Instytut Techniczny Wysokich Częstotliwości pod kierownictwem profesora Tanka nie próżnował. Wszystko, co wylądowało w Szwajcarii, miał radar, to zaraz było badane. I Szwajcarzy nie omieszkali dokładnie zbadać, rozpisać tych radarów. Dzisiaj jest nawet taki specjalny, zachował się raport, jak działają radary Liechtenstein na myśliwcach b 110 Ta historia miała dwie ciekawe puenty. Po pierwsze, i tak parę miesięcy później, w lipcu. 44 roku. Jedna z załóg niemieckiego myśliwca nocnego Ju-88 się pomyliła i już nie w Szwajcarii, ale w Wielkiej Brytanii wylądowała z najnowszym radarem Liechtenstein. Więc Brytyjczycy dwa miesiące później i tak ten radar dostali. A druga sprawa to te tuzin Messerschmittów. To były w ogóle używane samoloty. Obiecano im nowe z fabryki, a dano im jakieś używane szroty. I byli bardzo wściekli i powiedzieli ten niemiecki Messerschmitt 44 roku, to był maj 44 roku, ten G6 używany, który nam dali, to jest jakiś kapeć w porównaniu do tych, które nam sprzedali w 1940 czy 39 roku E3, które były wykonane w zupełnie innym reżimie technologicznym. To były samoloty o wysokiej jakości wykonania, a ten G6, jak mówili Szwajcarzy, w wojennej produkcji Messerschmitt, nie dość jeszcze używany, to do niczego się nie nadaje. Trzy lata później je wszystkie te G6 zezłomowali, a na tych E3 latali jeszcze do 1949 roku. Ale czy te Messerschmitty faktycznie były w jakiś sposób wadliwie wykonane, czy to już tylko świadczy o tym, że niemiecka produkcja wtedy tak mocno kulała? Czy one nie były może tak Naprawdę fadliwie wykonane, tylko Niemcy sprzedali im szroty, znaczy sprzedali im używane samoloty. Oczywiście jakość wykonania tego samolotu w porównaniu do jakości z 1939 roku była nieporównywalnie gorsza, ale tutaj problem był, głównie polegał na tym, że te samoloty były już zmęczone, w tym sensie, że nastąpiło zmęczenie materiału, były po prostu zużyte. To nie były samoloty fabrycznie nowe, tak jak im obiecano, tylko maszyny używane. I Szwajcarzy byli z tego bardzo niezadowoleni, ale zwiększyli swój potencjał lotniczy dodatkowo eskadry. Można by powiedzieć, że ta sprawa z tym Messerschmittem, 110 z tym radarem FUG 220 to jest w literaturze sprawa dosyć opisana szeroko była duża afera międzynarodowa. Znacznie mniej osób wie, że amerykańskie samoloty z wysokimi technologiami były przez ten Instytut Technologii Wysokich Częstotliwości badane tak samo jak te niemieckie. Przy czym prawdziwa perełka, rodzynek, to im się w Szwajcarom trafił 27 lutego 1945 roku, dlatego, że musiał lądować w Szwajcarii uszkodzony B-17G w odmianie Pathfinder, czyli samolot naprowadzający cały strumień bombowców. I Szwajcarzy znaleźli tam radar AN-APS-15 i o ile niemieckimi radarami Liechtenstein byli zainteresowani, to radar AN-APS-15 to im szczęki opadły. Znaczy, to był najbardziej zaawansowany technicznie samolot, jaki wylądował w Szwajcarii w II wojnie światowej i profesor Tang go tam miesiącami intensywnie badał. Rozmontowali wszystko, antenę, systemy, no, opisali. Bardzo ciekawa historia, badali w locie ten samolot, przemalowali go w szwajcarskie barwy. Zresztą praktycznie każdy samolot, który lądował w Szwajcarii, był przemalowywany od razu w szwajcarskie barwy. Pierwszy z tych Messerschmittów, o których wspomniałem, 110 też został przemalowany, szwajcarskie barwy, ten drugi już nie, ten do zniszczenia nie. Ale na tym B-17G Szwajcarzy w 1945 roku prowadzili badania, które bardzo im potem pomogły w rozwoju własnej techniki radarowej już po wojnie. Więc taki zdobyczny amerykański B-17 był prawdziwą kopalnią wiedzy. Potem oczywiście oficjalnie we wrześniu 1945 roku po pół roku badań samolot oddali Amerykanom. Co zbadali, co stwierdzili to ich. Tak więc Szwajcarzy mieli takie możliwości jakby zapoznawania się z tą techniką Walczących stron, bo ta technika chcąc nie chcąc sama im przylatywała. I tak jak powiedziałem, można by powiedzieć, że Szwajcaria wyszła z II Wojny Światowej zdecydowanie obronną ręką. Nie ma w ogóle co porównywać strat na przykład Szwecji do strat szwajcarskich. Szwajcarzy mieli też znacznie mniej incydentów w powietrzu, ale tak jak powiedziałem, prawie 200 samolotów wylądowało w Szwajcarii, 6,5 tysiąca stwierdzonych incydentów, prawie 60 samolotów rozbiło się na terytorium Szwajcarii. Straty własne lotnictwa szwajcarskiego wielkie nie były. Czterech zabitych pilotów, trzy zestrzelone i kilka Uszkodzonych ciężko samolotów własnych. Ale ze względu na to, że to były takie epizody, incydenty, to zapadły Szwajcarom w pamięć. Wspomnienia o tych aspektach wojny powietrznej nad Szwajcarią są w tym kraju żywe, dlatego że Szwajcarzy byli neutralni, ale oni przez całą drugą wojnę światową żyli pod presją zagrożenia. Zmobilizowali wojsko już we wrześniu 1939 roku i bali się, że zostaną zaatakowani. Nie zostali zaatakowani, ale ta presja była. Szwajcarzy starali się lawirować, dlatego, tak jak powiedziałem, Między 1940 a 1943 rokiem, po tych walkach powietrznych z wiosny 1940 roku, obowiązywał zakaz przechwytywania samolotów w powietrzu. Działała tylko obrona przeciwlotnicza, ale potem, w 1944-1945 roku, liczba tych incydentów gwałtownie wzrosła. Szwajcarzy znowu stanęli, powiedzmy, do walki. Skończyło się to jednym wyraźnie krwawym incydentem. No, było też wiele starć między Amerykanami a Szwajcarami, znaczy wiele, kilka takich incydentów, gdzie żadna ze stron nie poniosła strat. Ale jednak Amerykanie chcieli, Pokazać Szwajcarom, że są groźni i nie należy uważać, że tak po prostu będą respektować ich neutralność, a Szwajcarzy chcieli pokazać, że jednak są u siebie i że nie pozwolą na takie działania. No, Tak jak powiedziałem, jeden duży nalot, prawie 50 bombowców, no jednak Amerykanie Szwajcarom zrobili. Norbert, dziękuję Ci ślicznie i do słyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli podcast wojennej historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.